Halo, halo. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku z serii pod tytułem Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku wrócimy do korzeni i zamiast pierwszej obsady w wariackim wyścigu wrócimy do początku, czyli obsada z wariackiego wyścigu w pierwszym sezonie. I dziś bierzemy na tapetę pewną dwójkę gotów, którzy są gotami, to jest oczywiste. Ale tak, poza tym, to są wyssanymi z jakichkolwiek emocji gotami. Tak więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przedstawiam wam Enui i Crimson. Zapraszam do oglądania. Enui i Crimson są duetem reprezentującym drużynę gotów. Z wyglądu są, nawet nie wiem jak ich określić, dziwadłami z dość wyjątkowo czerwono-czarnym stylem. Przy okazji noszą makijaż na sobie, co podkreśla grozę dla tych postaci. Enui nosi glany, a Crimson szpilki o kolorze czarnym z czarnymi rajstopami. Za dużo koloru czarnego, nie powiem, że nie. Tak czy siak, przez wariacki wyścig dawali sobie radę fenomenalnie. Jedyny minus to odcinek, gdzie mieli zmyty makijaż, a tak to dawali sobie radę wręcz bardzo dobrze, wręcz bez jakichkolwiek zarzutów. Charakter mają dość ciężki, z tego powodu, że w zasadzie są totalnie bez emocji. Serio, jak są źli, to po prostu mają taki sam wyraz twarzy, jaki mają domyślnie. I to jest creepy. To jest creepy i to jest przerażające. Czy mieli oni wielu przyjaciół? No może poza Lokim to w zasadzie nikogo. Bo jak to sami mówili, nie chcą mieć ani sojuszy, ani przyjaciół, bo po co im to? Tak czy siak, odpowiedzmy sobie na pytanie, a raczej na pytania. Czy gdyby pojawili się w pierwszym sezonie, to z kim byliby w drużynie? Jak daleko by zaszli i czy zostaliby wykopani przez Heather? Jeśli chodzi o drużynę, to podejrzewam, że byliby w drużynie Wrzeszczące Susły. Ze wszystkich osób to chyba najbardziej dogadywaliby się z Gwen, ze względu na podobną tematykę plus podobny styl. No, charakter raczej niepodobny, no ale tak przynajmniej mi się wydaje, żeby się z nią wręcz idealnie dogadywali. Poza pierwszym wyzwaniem, gdzie był skok z klifu, to wydaje mi się, że w pozostałych wyzwaniach dawaliby sobie w radę bardzo dobrze, co można było zobaczyć chociażby w wariackim wyścigu, gdzie to pozostałe wyzwania przechodzili od tak na pstryknięcie palca. No i wiadomo, Chris pewnie by srał w majtki na ich widok lub dostawałby kurwicy jak Don. W sumie to i jeden i drugi by srali pod siebie na ich widok. Ciekaw jestem, czy szef by też tak w taki sam sposób reagował jak oni. No ale idąc dalej, jak daleko by zaszli? Tu rodzi się to pytanie. Patrząc na to, jak dawali se radę w wariackim wyścigu, to sądzę, że byliby blisko finału. Nie ironicznie. Poza jednym zadaniem, o którym już nie muszę chyba po raz 50 mówić, to wydaje mi się, że nie byłoby problemu, żeby daliby radę sobie dojść blisko finału. Ciężko mi jest ich za cokolwiek krytykować, naprawdę, serio. Ale dobra, to może czy zostaliby wykopani przez intrygę Heather? Cóż, prawdopodobnie tak, gdyż łyżwiarze nie mieli problemu, by im nawet ich upokorzyć, więc taka Heather nie miałaby żadnego z tym problemu. Cóż, no Heather myślę, że dawałaby sobie radę wręcz fenomenalnie, żeby wykopać gotów z programu. A wy? Co sądzicie o gotach w pierwszym sezonie? Piszcie w komentarzach. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach, które tutaj publikujemy. Oraz zostawcie łapkę w górę, jeśli się spodobał wam film. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć, do następnego razu.